Uczestnicy programu Rolnik szuka żony w nowym odcinku podjęli kolejne wybory. Z show pożegnała się Anna, która gościła u Sebastiana. Tuż po emisji 6 epizodu zabrała głos w sieci. Jej słowa mogą zaskoczyć nowy odcinek programu Rolnik szuka żony w TVP1. Uczestnicy programu Rolnik szuka żony 11 niezmiennie wzbudzają zainteresowanie wśród widzów oglądających nowe odcinki. Co wydarzyło się w 6 epizodzie? W minioną niedzielę Wiktoria, Agata, Marcin, Rafał i Sebastian podjęli kolejne decyzje. Show pożegnali się m.in. Łukasz, Roxana i Anna, każda odsłona trwającej edycji, Rszasz, jest szeroko komentowana. Głównie głos zabierają odbiorcy, ale w gąszczu komentarzy od czasu do czasu dostrzec można również słowa pozostawiane przez samych bohaterów. Tak właśnie było w przypadku wpisu zamieszczonego przez Anię. Wspomniana kandydatka Sebastiana, która jako pierwsza opuściła jego gospodarstwo, pozostawiła dość tajemniczy dopisek. W swoich słowach odniosła się m.in. do słynnej już sytuacji z domu mężczyzny, kandydatka Sebastiana z Rolnik szuka żony 11, komentuje. Przypomnijmy, w jednym z odcinków programu Rolnik szuka żony, kandydatki Sebastiana otrzymały reprymendę od gospodarza za, jego zdaniem, źle odłożony ręcznik. Sytuacja ta, nazywana przez widzów aferą ręcznikową, stała się punktem wyjścia do snucia rozważań w wypowiedzi pozostawionej przez Annę. Kobieta nawiązała m.in. do reakcji kobiet na słowa Sebastiana. Wówczas żadna z nich nie przyznała się do zrzucenia materiału. W dalszej części uczestniczka randkowego show TVP wystosowała do odbiorców osobisty apel. Poprosiła ich o to, by rozważnie wygłaszali swoje przemyślenia, zwłaszcza jeśli są bardzo krytyczne. Widzowie, Rolnik szuka żony, reagują na wypowiedź uczestniczki show, wpis Anny zyskał sporo odpowiedzi. Internauci życzyli jej powodzenia, także pisząc o swoich spostrzeżeniach, powodzenia, Aniu, jesteś cudowną osobą, dzięki tobie miło się oglądało ten program. Dla Sebastiana byłaś za dobra. Jeszcze szczęście się do ciebie uśmiechnie. Powodzenia. Powodzenia, jesteś super babeczką i jeszcze miłość zapuka do twoich drzwi.